Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Wiem, że zaczynamy z takiego momentu dosyć... No, że się akcja toczy, ale musimy tam przeskoczyć i fail oczywiście, jakby inaczej. Za nami oczywiście, moi drodzy, jest Sam, który nam cały czas towarzyszy. I tam już od razu wam powiem, że gdy przeskoczymy na drugą stronę, czekają na nas przeciwnicy. Ora, dolecę. Nie wiem, czy te krzaki mi osłonią tutaj te, ale powinny. Nie wiem, czy da się to jakoś ogarnąć bez przypału, ale cholera, tam nie wlecę. Mam snajperkę, ale jak nagle się wszyscy rzucą, to będzie nieciekawie. Czekajcie, tutaj mamy chwasty, więc... Zobacz. O nie. Shoreline. Szybciej. I niech tak zostanie. Dobra, nie wychylaj się. Chciałem ci powiedzieć to samo. Tak. Dobrze, ale jak to zrobić, żeby mnie nie widzieli? Pytanie na dole. Nie wiem, czy się tak wychylę, cholera, żeby być niewidocznym. Na dole chyba też jest ta roślinność. Spróbujmy, no jak coś to zginę. Cholera. No i lipa. Kurde, to będzie ciężkie zadanie, naprawdę. Dobra, nie żyje. Przynajmniej jeden, ale nie wydaje mi się, żebym dał sobie radę. Dobra, jasna. Nie żyje już? Dobra, Sam już przyszedł. Nie wiem, czy ten granat coś tam zdziałał, ale wiem, że gdzieś tutaj był drugi. Cholera, jasna. Tu się wiecie co? Co innego przydało, na przykład ta snajperka. Nie wiem, dwóch norach skosiłem, ale wątpię w co. Ja trzeba się trochę schować. Jeden jest dziad na górze, ale jeszcze tego bym sprzątnął. Dobra, oberwał. Jeden jest jeszcze na górze. Dobra, oberwał. No wychyl się, dziadu, wychyl. No chodź tu, chodź tu. Dobra, świetnie. Jasny gwint, nie ma amunicji. Dobra, ostatni strzał trzeba oddać. O cholera, ten ciul idzie. O ja pierdziele, było ciężko, ale jakoś daliśmy radę. Co za spływa w ogóle, nie kojarzę, to jakiś shotgun. Tutaj chyba był jeden, nie, to Sam. Skąd? Jak z drugiej strony? Nie utrudniaj tego! Odsuń się, śmieciu! Okej. Cholera, że nie mam snajpery. Dobra, ktoś oberwał na bank. Ale trzeba byłoby wejść tutaj wyżej. No cholera, tam idą. No, samie. Jasna cholera. Skąd? Dobra. Ale jakoś z tamtej strony jeszcze chyba obrywam. O jasny gwint, gdzie to idzie? Chowajmy się jak najszybciej do tego domu.
Jakoś nam na razie idzie. Chyba wolę tą spluwę, wiecie, będzie lepiej. Na górę raczej nie wejdę. Więc na razie troszeczkę na dole powalczymy. Tu są jakieś drzwi zamknięte. Ale coraz ich mniej, co nie? Zobaczcie, jakoś coraz ciszej. Oj, lepiej żebyśmy tam nie spadli. Gwint. Okej. Jakby się tam jakoś przedostać trzeba było, co nie? Nie wiem, czy tu nie jest za wysoko przypadkiem. Cholera, na ten słup jakoś może. Nie wiem, czy to by była dalsza droga. Słuchajcie, tutaj zaskoczę. Tutaj trochę też spluw leży i granatów. Granat mi się przyda. Jakby inaczej. O, amunicję sobie wezmę. Nie wiem, czy wszystkich już rozwaliłem, ale wątpię w to. Co mi to da, te rozbujanie się? Może na górę na razie wejdźmy, okej? Aha, nie wiem, czy dam radę. Może tutaj wejdźmy. Ale do góry, do góry, do góry. Okej. Boże, ja tutaj byłem ogólnie. No nie wiem, jak dalej się przedostać, naprawdę. Tam może jakoś. Też nie wiem, czy tam nie byłem, czy byłem już. Cholera jasna. Dopiero jakbym się skradał. Ciekawe, jakbym to miejscowe znalazł. O cholera. Jasny gwint. Mogłem tylko zostawić w spokoju. No ale coś tutaj jest teraz, moi drodzy. Na pewno związane z tym miejscem wyżej. O, chodź tu, chodź tu. On gdzieś w tym oknie będzie na bank. Może granat zarzucę? Wleci tam, powinien. Pięknie wleciał. Jeżeli on to przeżył, to jest mocny agent. Weź jak najwięcej amunicji. Na pewno będzie i więcej. Myślisz, nas czy skarby? Znając Rafe'a, jedno i drugie. Tutaj też byliśmy chyba. Nie, tu nigdzie nie wlezę. Tam jakoś wejść wyżej by się przydało. Nie wiem jak jeszcze. Cholera. Ja myślałem, że tutaj dam radę wyżej, ja też nie dam. Jaka wskazówka? Cholera, kolejni najemnicy. Cholera, faktycznie. Najwyższa pora na wypłatę. Zaraz. Zaraz. Coś tam jest. Osłaniam się, tajna. Jasny gwint. Coś ciekawego? Nie ma zagrożenia. Prosto w łeb, pięknie. Ale tamten koks idzie chyba. Przekrew, koleś ma wielką spluwę. No. Okej. Dobra, trzeba spierdzielać przed nim. Ojoj, to będzie ciężkie.
pozbaw hełmu go, jasne. Spierdzielam. Cholera, idą kolejni, no. Schowaj się na tam, schowaj. Okej. Mało amunicji do tej snajperki jest strasznie, cholera jasna. Już? Czy jeszcze ktoś? Chyba już wszyscy. Żyjesz? Tak, trochę się zmęczyłem. Okej. Akurat tutaj było mało. Trzeba wejść jak najwyżej, cały czas tutaj się plątam i dobrze o tym wiem. Okej. O właśnie, teraz będę mógł chyba skoczyć tam, świetnie. Uważajmy, uwaga, uwaga. Po drabinie będzie szybciej. Przeskocz na drugą stronę, no cholera. Może jeszcze wyżej trzeba. Tak jak sądziłem, okej, świetnie. Sprawdźmy teraz to miejsce, ho ho ho. Nie wiem, czy to lecę. Okej. Teraz tam trzeba będzie przeskoczyć. Okej. Ho ho ho, a tutaj? No bez przesady. Coś nie było wysoko nawet. Ale najwidoczniej tam nie możemy na razie na tą chwilę wejść. Chyba o to chodziło głównie, ale naprawdę wysoko nie jest. Szczerze zaczynam się lekko gubić. W którym to kierunku mam znowu iść? Może tędy jakoś? Trzeba wyjść wyżej. Gdzie tu? Ojojoj, uwaga. Tylko tak zaskoczyłem, cholera, stąd. Ale tutaj ja za bardzo, cholera, wejścia wyżej nie widzę. Tutaj też nie za bardzo. Tutaj jakbym miał skoczyć jakoś, ale no nie mogę nawet. Lipa, lipa. Czekajcie, przeskoczę tutaj w to miejsce, żeby zginąć. I może się zrespię z tamtego miejsca. Nie wiem właśnie jak to jest dokładnie, ale nie, nie zrespiłem się jednak. Patrzę tutaj, czy jest jakieś wejście wyżej, ale cholera nie ma, no sami zobaczcie. Ani wyżej, stąd nic. Nawet żeby się tutaj jakoś wyżej podciągnąć, no nic nie ma. Jasny gwint, czyżbym utknął? Czy co? Tu też nie mogę się wzepnąć. Wygląda tak, jakbym miał tam wyżej być. No cholera, moi drodzy, mamy lekki problem. Czy mi się jakoś gra zbugowała, czy co? Albo ja już po prostu jestem ślepy.
Nawet Nathan, jeszcze ten, znaczy sam nic nam nie podpowiada. Tu mnie dziwi, że nie mogę skoczyć. Stamtąd przyszedłem, o ile dobrze pamiętam. No ale tam już nie doskoczę, w ogóle cudem tutaj doskoczyłem. Ja mógł zarzucić jeszcze to, co nie? No nie ma przejścia, nie ma. Nie wiem, co robić, moi drodzy. Jestem w szoku, naprawdę. Nie wiem, czy to się nie będzie wiązało z wczytaniem jakiegoś save'a wcześniejszego. Tutaj mam jakieś dziury w podłodze, ale jakoś wskoczyć też nie mogę tam. Przez tą całą szatę roślinności. No dziwne, naprawdę. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. Dobra, moi drodzy, żeby was nie zanudzać, to ja po prostu zrobię pauzę i gdy coś odkryję, gdy coś, nie wiem, nowego napotkam, no to do was oczywiście wrócę zaraz. Chwileczkę, jeszcze tutaj tylko spróbuję. No ale tu też nie wskoczę, nie da radę, w ogóle się nie łapię jakby tego. No dobra, trudno, moi drodzy, więc zaraz wracam, ja to rozkminię i widzimy się już niedługo ponownie. Okej, udało mi się rozkminić, moi drodzy, i wiecie co? Ja sądziłem, że to jest bardzo daleko, a wystarczy się rozbiegnąć i tam doskoczyć, więc uwaga. Okej, udało się. Takie łatwe, zobaczcie. Już człowiek troszeczkę inaczej pomyślał po wyłączeniu nagrywania i... No i wpadłem na taki bardzo mądry pomysł. Dobra. Jezu, tu jest wysoko. Do góry chyba, co nie? Okej. Nathan, kolejni przed nami. O Jezu, znowu? Najgorsze jest to, że nie mam snajpery żadnej. Aida. Miejsce się rozpada. A sok w brachu. Rozwalisz cały budynek. Nie widzę ich jednak na razie, wiecie? Już udział w czymś takim? Nie. Walałem rządy i obrabiałem wioski, ale to coś zupełnie innego. Naprawdę ich nie widzę. Czyżby gdzieś tutaj oni byli? O cholera, już ich widzę. Dobra, będę już wiedział. Musiałem zaskoczyć, żeby ten zostać niezauważonym. A jakbym tutaj właśnie wskoczył na tego ciula... A nie, nie wskoczę jednak, cholera, jasno. Dobra, wzepnij się do góry. Poczekajmy na tego ciula. A nie, on jest wyżej. Nie skapnie się. Dobra, poczekajmy tutaj na niego, okej? Zaraz tu będzie, przyjdzie. W zasadzie to bym teraz mógł go załatwić, ale nie chcę ryzykować, bo tam może mogą być kolejni. Uwaga, uwaga, idzie. Dobra. Tu chyba... O Jezu, się przestraszyłem. Tu chyba powinno być czysto. Jasny gwint, no przeskocz tam jeszcze raz, czekajcie. Jezu, jak daleko. Okej, bądźcie czujni. Pilnujcie tutaj porządku dla naszej szefowej. Tam na górze jest jeden.
Tu w tych krzakach jest czysto. Tam jest jeden, okej. O cholera jasna. Cholera jasna. Jasny gwint. Jeszcze żyje. Cholera jasna. O nie, jeszcze ten. No to już umrę. No nawet po mnie. Nawet nie wiem czy nie lepiej, wiecie, bo... A będzie ciężko naprawdę z tym. Okej, bądźcie czujni. Pilnujcie tutaj porządku dla naszej szefowej. Szefowej? Dobra. Gdybyśmy tego jakoś sprzątnęli fajnie. Hej, Nada, uważaj. Słuchajcie, tu są schody chyba, jako takie. Jasny gwint. Dobra, bądźmy cicho. Mamy trupa! Szukaj dalej, musisz gdzieś tu być! Ja się w tą trawę schowam. Chyba skończyli poszukiwania. Bo tu może wejdę jakoś spokojnie. O cholera. Dobra. No, chodź tutaj dziadu, no. Patrzcie, uciekł, ale tu jest aż dwóch. Uwaga, idzie jeden. Ale ja tam nie sięgnę go. Cholera, ale on łazi. Tamten nie widzi? Dobra, dwóch ładnie załatwiliśmy. To mi się podobało, tam jest kolejny. Tylko jak tam wejść? O cholera jasna. Tych nie widziałem. Macie coś? Nic. Pusto. Dobra. Okej, okay, piękne to było. Tu jest długa trawa, więc tam przejdę. Dobra, tu możemy śmiało do góry, bo nie będziemy widoczni. Gdzie jesteś, dupku? Tam jest kolejny na górze. O cholera jasna. Ale tu ich jest, ja pierdzielę. Nie wiem, czy aż nie za dużo. Dobra, poczekajmy, może jakiś jeden tutaj podejdzie do mnie. Jak na razie nic cholera nie widzę, żeby tutaj się gdzieś skitrać. Idzie? Jakiś? Gdzie oni są? Tam łażą. No podejdź tutaj, dziadu! No ty w czerwonej czapce, chodź. Nie wiem, czy nie tutaj będą podchodzić, wiecie?
Ten idzie. Chwila. Okej. Okay. Tamten. Uj, idę. Dobra. Jak na razie, moi drodzy, ładnie, bardzo ładnie nam idzie. O, jasny gwint. Ale szczerze nie wiem, gdzie w tym momencie iść dalej, ale czekajcie, tutaj. Tam ktoś jeszcze łazi. Jak sam na razie nie wiem gdzie. O, tego to muszę załatwić. Okej. Tutaj. No, musi tutaj nam pomóc sam. Gdzie on jest? Idzie. Chodź, gotów? Jak nigdy. Okay. Dobra. No, pomagaj nam. Dzięki. O, bardzo ładne miejsce i wiecie co? Tutaj chyba zakończymy odcineczek, bo i tak się troszeczkę nam przeciągnął, więc ja się z wami gorąco żegnam i serdecznie zapraszam już jutro po kolejny odcinek z tej gry, a ja was zapraszam do także lajkowania i subskrypcji mojego kanału, więc to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!